Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście małej wiary? Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne? Kim jest ten, któremu posłuszne są wiatr i wody jeziora? Kiedy widzimy Jezusa stojącego w łodzi i wydającego polecenia siłą natury, nasze myśli biegną do pierwszych stronic Biblii. W Księdze Rodzaju widzimy, jak Bóg stwarza wszechświat za pomocą swojego słowa. Bóg rzekł i stało się. Chrystus jest Bogiem, który stworzył świat za pomocą swojego słowa. On jest również Panem całego stworzenia. Wszystko jest poddane władzy Chrystusa. Łódź w Piśmie Świętym jest figurą Kościoła. Czasem, zwłaszcza wtedy, gdy burzą się fale i gwałtownie uderzają w łódź Kościoła, mamy wrażenie, jakby Chrystus spał, jakby Jemu były obojętne losy wspólnoty Kościoła. Kiedy przychodzi na nas taka pokusa, trzeba nam powrócić do dzisiejszej Ewangelii. Chrystus nie jest bierny, dlatego że nie zależy Mu na nas. On wyposażył nas we wszystko, co niezbędne, aby pokonać fale zła, które próbują zatopić naszą łódź. Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? To wiara daje nam siłę do zwyciężenia nad złem. Trudności i próby muszą przychodzić na wspólnotę Kościoła. One są nam potrzebne, abyśmy nie pozostali w komforcie samozadowolenia. Chrystus jest w Kościele i jest z Kościołem. Potrzeba nam wiary w Jego obecność i w Jego wszechmoc. W imię Jego jesteśmy w stanie pokonać każde zło, zarówno to zewnętrzne, jak i wewnętrzne.